to nasz codzienny, najważniejszy wymiar pobożnościowy. Z pomocą przychodzi święta Agnieszka z czasów rzymskich, jedna z największych niewiast i darzona z wielką czcią. Do dziś wspominana jest w kanonie mszy świętej. W Rzymie ma specjalną bazylikę. To ona przychodziła rok temu, w styczniu, i dawała wykłady o sakramentach świętych. Dzisiaj pragnę was zabrać, mówi, na naszą mszę świętą. Różniła się bardzo od waszej mszy świętej, ale wcale nie w formach. Głównie w części duchowej. Formy zmieniały się w czasie i były też zależne od miejsca, w którym była złożona ofiara, ale zawsze to była ofiara naszego Pana i uczestniczyliśmy w niej z prawdziwą wiarą. Tu o pewnych formach wam chcę wyjaśniać. Czy czasami formy zmieniały się w zależności od, moi drodzy, okoliczności w czasie obozu. Czytałem książkę, pisałem artykuł o Wincentym Frelichowskim, męczenniku z północy, kapłanie. Więc dzieci w obozie udało się więźniom, kapłanom odprawić mszę świętą. Wielki czwartek. Natrafili na niemieckiego żołnierza, który przyniósł hostię, przyniósł wino. Dzieci, nie było ołtarza. Nie było ornatów, alb, stuły. Mszę celebrował jeden z najstarszych więźniów. Nie było mszału, nie było czytań, było tylko wino, chleb biały, znaczy hostie i kapłan. I msza święta była celebrowana. Ukradkiem, jak oni przeszli, nie wiem, było ich 300 w jednym baraku. Jeden odprawiał mszę świętą, resztę wszystko płakało. Ten kapłan miał na pamięć, więc z pamięci, jak opisuje dziś już błogosławiony Wincenty Frelichowski, to było przeżycie, którego się nie dało. Opisać językiem ludzkim. Dziś doszliśmy do przesady. Czas pokojowy i mówią, że forma nieważna, więc w konfesjonale nie macie stuły, kapłana nie ma w sutannie, praktycznie bez ornatu macie to samo. Pojawił się obóz koncentracyjny duchowy dla kapłanów, więc zachowują się tak samo, jakby byli w Dachau. Tam msza święta była odprawiana w Dachau. Największym dramatem współczesnej naszej wiary jest to, że Kościół urzędowo rozpoczął walkę z formą mszy świętej, z kręgosłupem. Dziś dostałem do rąk, przyniosę wam, mogę wziąć, malutką broszurkę. Jesteście bardzo kochani, moi internauci. Przysyłajcie różne starości, bo to zawsze coś jest rewelacyjnego. Przed paru dniami cytowałem wam broszurkę, to jest nieduża, z 36 roku, gdzie pisze autor, że dał formularz o mszy oficję królu, że konsekracja musi być dzieci po łacinie, bo tak wymagają dekrety kościoła i dekrety papieskie. Dziś oglądałem podobną formułkę mszy świętej, 46 rok. Oczywiście, kto wydał? Opactwo tynieckie. Konsekracja cała po języku polskim. Ani słowa. Wystarczyło 10 lat. Także jak mi powiecie, że to się zaczęło po soborze, to jesteście kłamcami, te wszystkie zmiany forma. To się zaczęło grubo przed soborem. Na soborze już byli tak silni, że zorganizowali zamach stanu. Dziś potworzyli formy i żądają od nas żelaznego posłuszeństwa. Kapujecie? Najpierw zdewastowali, zrujnowali wszystko, a dziś przenoszą to na diabelski system przekonywania, że mają prawdę.
czytam to zdanie. Formy zmieniały się w czasie, były też zależne od miejsca, w którym była sprawowana ofiara, ale zawsze była to ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczestniczyliśmy w niej z prawdziwą wiarą. Dziś żaden przepis dotyczący starej mszy nie jest przestrzegany. Mnie uczono, że mówię, jesteś alkoholikiem, możesz mnie odprawiać na soku z winnego grona. Dziś materia mszy świętej jest fałszywa. Mało gdzie są wypiekane prawdziwe hostie. Dodatki, moi drodzy, mąki ryżowej lub biskupi wydają dekrety, jak trzeba upiec ciasto i przynieść nam mszę świętą. Ucieszyłem się, nasz biskup Janusz, który nas goni w Ostrołęce Łomżyńskiej, raz wydał dekret i błagał księży, to przez parę lat, żeby kupowali hostie w imieniu klasztor w tej diecezji, które pieką siostry zakonne. Mówiąc, że kapłany, jesteście odpowiedzialni za materię mszy świętej. My kupujemy takie jasne, twarde, włoskie, z krzykiem plus. Więc jak wy myślicie? Jest to czyste? Krzyżyk jest też okultystyczny. Nasi ojcowie, jak przyjmowali komunię świętą na każdej małej hostyjce, była pasyjka, krzyż z pasyjką. Jeden z naszych rycerzy podjął się tego wysiłku. Są ogromne koszta zrobić taką matrycę i wiele, żeby nadążyć, produkować takie hostie na potrzeby wiernych. Bo to trzeba milionami kupujecie. Bo dziś się produkuje opłatek, Wielkanoc, Bożonarodzeniowy, nie wyszło, główkę masz aniołka, ogon woła na tym, kawałek IHN, no to wyciśniony jest, cyk, cyk, łatwo idzie. Ja dopiero to odkryłem przez dar relikwiarza, bo w starych relikwiarzach były jeszcze te przydzielenia, nie tylko przydzielili w kościele, ale nasi ojcowie nosili świętą hostię na piersiach. I później to poszło w zapomnienie. I raz ujrzałem taki relikwiarz ze świętą hostią. I na tej hostyjce jest krzyżyk, pasyjka. Dziś was pocieszam do dużych, znalazłem prezenta w Polsce. Duże hostie, które celebruje mszę świętą, mają krzyż z pasyjką. Wszystkie inne badziewia po prostu jedzą świnie, co dostanę. I was pocieszę, że są kapłani, którzy są tym zainteresowani. A to jest tylko kropla w morzu. Uczestniczyliśmy w niej z prawdziwą wiarą. To była główna różnica dzieląca nasze czasy. Po wojnie spierał się protestant z kapłanem katolickim. Dawał mu pytania, czy wy wierzycie, że w tej białej hostii jest tak, że jest prawdziwy Bóg, tak. To nie jest prawdą, bo gdybyście wierzyli, to byście się tak nie zachowywali w kościelach, jak zachowujecie. ,99,9% uczestników mszy świętej katolickiej na świecie przystępuje w totalnej nieświadomości, nie wierzę. Bo to, co robią przed mszą świętą w czasie po mszy świętej, przeczy jakiejkolwiek, żeby ich świadomości czy wierze w obecność Boga i Króla. Podczas gdy na naszej mszy świętej zdarzył się wyjątek, osoba o nieczystym sercu, która nie szukała Boga, wasze msze święte gromadzą ludzi, którzy wcale w nich nie uczestniczą. Jak mi możesz mówić, że byłeś na mszy świętej, a ty byłeś na cmentarzu. Jedźcie na mszę świętą wokół naszego kościoła parafialnego w Makowie. Na murkach, więcej na muru. Jak coś powiedz, wszyscy słabi mdleją. Setki ludzi na zewnątrz. Także nie ma wiary, nie udawajcie.
wasze msze święte, mówi święta Agnieszka, gromadzą ludzi, którzy wcale w nich nie uczestniczą. Tę waszą próżnię duchową, brak świadomości, wprowadzono klaskanie, okrzyki, chwała, gloria, alleluja, perkusje, bębenki, trąb, gitary. To jest wszystko dla was, to nie jest dla Boga. Szumnie to nazywają nowa ewangelizacja. Nowi grabarze, to tak. Wasze msze święte gromadzą ludzi, którzy wcale w nich nie uczestniczą. Nie modlą się. Ja patrzę na siebie, jak byłem młodzieńcem, później klerkiem dzieci. Przecież cała msza była w ogóle bez intencji, myśli wszędzie byli na mszy świętej. To, co mnie tylko uczono, go przy księdza, elegancja przy ołtarzu, wyprostowany. Pan, usta, Pan z wami, przejedź oczyma po ludźmi, żebyście nimi, żeby wiedzieć, że nimi interesujecie. To takie techno, nie? Ładowane. Ręce ładnie rozłóż. Biała koszula ci wystaje. Tu takie sreberka, dzieci. Jakżebym dojrzał, to już u mnie żadnego sreberka nie ma, ani żadnej białej koszuli. Wszystko, żebym popalił. Dzieci zostały mi czarne. Guziczek zwykły, tam jak gdzie. Gdyby nie moja siostra, to bym w jednej koszuli chodził 100 lat. Dla mnie ten problem w ogóle nie istnieje. Przekonuję estetyką, ma rację, żebym nie capił, więc mnie przebiera co chwilę. Nie modlą się. Są obecni ciałem, a nie sercem. Dlatego mówię do was, przychodźcie do kościoła 15 minut wcześniej, odbywcie sobie modlitwy, co mamy w stare. Mamy tutaj w niezbędniku przed mszą świętą. Z reguły sobie odmówcie, dzieci. Wpadniesz spóźniony, zanim wyhamujesz. Pierwsze szukasz, gdzie jest miejsce do siedzenia. Ulotasz się po kolei. A tam leci Pan z wami, spowiadam się w rogu, która godzina. A ksiądz Stasiu, ten jest dobry, będzie miał krótkie kazanie. O Boże, ksiądz Sylwester, ten będzie ględolił 20 minut. I zaczyna się walka, wodliczam już czasem, rewelacja. Jest, idzie 15 komunia, pyk, pyk, poszło. Większość z was już wychodzi przed ogłoszeniami. Nam błogosławieństwo nie zostaje, ci co na polu. Takich osób, mówi święta Agnieszka, jest większość. Uspokoję was, ja też w tym tłumie byłem w większości. Dziś to inaczej rozumie, walczę o was. Mają drugiego kapłana nauczyć, coś jak zawsze jest msza po południu dla służby tej technicznej. Jak to? Ja nie chcę twojej pracy, jak ty nie jesteś na mszy świętej, a ty w niedzielę, ja nie chcę transmitować telewizji, nie chcę kuchni, nie chcę niczego. Znają wszyscy moi najbliżsi, jakie jest moje życzenie. I niechby nie spełnili, to muszę podziękować. Bo znacie, jaka jest wasza odpowiedź przy obronie. Nie byłem na mszy świętej, bo byłem u księdza. Nie byłem na mszy świętej, bo byłem na pielgrzymce z kim? Z księdzem Natankiem. Dawniej, kiedy wszystko było jeszcze pokojowo, 20 lat temu, no to proboszcz Makowski, no, czy to z przekąsem, no wie ksiądz, ludzie z Łodzi przychodzą i mówią, nie byłem na pielgrzymce, Natanek nie przyjechał, no, czyli przyjdziemy. Byłem tylko w wakacje i w czasie świąt, nie? I to, żebyście wiedzieli, jak człowiek się umie bronić. W moich czasach chodzenie na mszę świętą było już wyznaniem wiary i ofiarą dla Boga. Dziś już powoli tego dostępujemy, bo jesteśmy mniejszością. Choć
niesłychanie mile mnie zaskoczyły badania Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich dni. 50% Polaków ma raz w tygodniu do czynienia z Kościołem katolickim. Było pytanie, czy co ty miałem msza święta lub jakieś spotkanie modlitewne. 50% Polaków. To rewelacja. Z tego 8% Polaków ma kontakt z Bogiem i Kościołem kilka razy w tygodniu. No to ja się cieszę, zakonnicy podnoszą stopniowo mój ten udział procentowy. Bo jak adoracja, msza święta w tygodniu raz, no to zawsze trzeba. Czyli patrząc na skrajną prawicę i tradycjonalistów w kościele, jest to dużo, 8%. Z tych 50, czyli 8, to jest, jak się później policzyłby w globalnym wymiarze, to prawie 16 takich rekinów. Bo groziło zawsze wpadnięcie w ręce prześladowców chrześcijan, których w tym czasie nie brakowało. Wy się cieszcie, iż po swoich znakach przyklękanie do Komunii Świętej, płaszcz czerwony. Prześladowcy za wami zaraz idą i niejednokrotnie nie jeden donosił. Czy słyszał ksiądz proboszcz, że pani Helusia jest rycerką, jest w tej sekcie? To się nic dzieci nie zmieniło. Po każdej mszy świętej dusza moja była umacniana wielką nadzieją i nowymi łaskami. Wiedziałam, że msza święta, że ta msza święta ma dla mojej duszy skutki wieczności i że one trwają niezależnie od tego, co się stanie z moim ciałem na ziemi. Stąd znamy rzymskie katakumby, msze święte odprawiane w ukryciu. I oni wiedzieli i wierzyli, jakie są skutki mszy świętej. Bogu dzięki, że do nas przyszedł ojciec Pio i podyktował w naszych orędziach piękne myśli o mszy świętej, tajemnica mszy świętej. Wszystko wiemy. My teraz wszystko wiemy. On jeszcze podyktował w oparciu o starą mszę świętą. O starą strukturę. To był skarb, który gromadziliśmy w tym życiu, ryzykując utratę życia doczesnego. Opowiadałem wam o mojej mamie. Czasami mi się buntowali, ale ja miałem naturę wewnętrznie, bo skarb mnie wykonywałem. Zawsze, kiedykolwiek szliśmy do miasta z mamą, najpierw było na mszę świętą, w 6:30. Mama zawsze coś nosiła w tobołkach, jajka, serki na szczegarz. Pierwsze zawsze szliśmy na mszę świętą. A jak byliśmy na rannym mszy, a polecieliśmy na drogę krzyżową, a była msza się po krzyżowej, jak myślicie, czy my zostawali? Zawsze my zostawali. Dziecko, ty nie wiesz, jaki to skarb. Jak to ci się przyda później w wieczności. Zawsze my zostawali. Później mama już tak wyciczyła, że dla mnie służenie w tygodniu na trzech mszach świętych żaden problem. Dlatego jak patrzycie na to wydarzenie naszej mszy na pustelni, że zaczynam o 18:00 to o końcu, dla mnie to już żadne obciążenie nie bujecie. Tylko wasze zdanie proszę, że więcej nie da się dołożyć więcej, nie? Po prostu nie mogę być, nie możecie mnie poganiać, bo jestem już starszym panem, mam swoją prędkość, dzieci, ja się rozgrzeję, opanuję głód, potrzeby fizyczne, nie muszę wychodzić, przyjdź pewien moment i wytrzymam 5 godzin bez problemu, 6, 8. Zawsze was proszę, że kiedy kończę mszę świętą i wychodzę, to mnie nie łapcie jak kogut kurę, bo ja przechodzę z jednej rzeczywistości w drugą. Ty mi mówisz hasło, to ty mnie dobijasz. Bo twój wrzask mi, i twoje pytanie mi tak nie komponuje do tego, co tu przeżywałem, że ja potrzebuję znowu pewnego asymilacji. Za pół godziny mnie znowu łapcie i ja wysłucham. A wy mnie wtedy atakujecie, to wy mnie niszczycie, rozumiecie? Ciągle wam powtarzam, że gdybym
wiedział, w jakim kierunku Bóg poprowadzi, to byście mnie nigdy nie widzieli idącego po polu przed dom, czy do ołtarza, czy cokolwiek. Że układa ryzyka, myślę, że pani Ania coś mi daje wytyczne, już mi coś wciska, jest za 10:06 i znowu się spóźnisz i gada do ciebie. No, gada, złapała mnie, no nie? Złapała mnie. Dobrze mnie cię błagam, dajcie mi czas, o 4:00 mnie nie ma, pomóż mi, dajcie chwilkę oddechu. I wtedy ja nie jestem atakowany niczym zewnętrznym, idę na przeświętą przespokojnę. I udaje się mi myśli trzymać przy głowie. Największe bitwy toczę. Konsekracja to jest 100% przy Ojcze Nasz i na Baranku Boże. To jak wścieknięty diabeł. To mam dwa punkty, gdzie toczę nieboże, bo tak to czytam wam słowo, wszystko mam świadomie, modlę się. Czasami zaatakuje, nie? To zaraz pomylił się na tanek, nie przyklęknął, wziął kielich, położył, to wiedzą, no to ja wam mówię. Każda moja pomyłka, to Bóg mnie zaraz skaże, że wy na własne oczy widzicie myśli księdza Piotra były w Pacanowie. Ceniliśmy więc ten krótki czas przeżywania tajemnic naszej wiary we wspólnocie z tymi, którzy wierzyli tak samo. Ceniliśmy naszą wspólną modlitwę na głos z kapłanem, przebywanie choć przez krótki czas twarzą w twarz z Bogiem obecnym między nami. Komunia Święta, którą przyjmowaliśmy, mogła być naszym ostatnim posiłkiem na drogę do nieba, na czas próby i prześladowań. My mamy pod dostatkiem kościołów, pod dostatkiem kapłanów, tego problemu nie rozumiemy. Rok temu przybyła rodzina z Kazachstanu do Polski. Otrzymała mieszkanie, naoczny świadek, jak dochodzili do miejscowości, ujrzeli kościół. 3 kilometry, od gdzie stali, było do kościoła. Uklękli na kolanach i na kolanach szli do kościoła dzieci. Warto wam czytać wspomnienia i teksty księdza dzieje błogosławionego Władysława Bukowińskiego. Pracował w Kazachstanie, w Rosji, w tym najcięższym wymiarze komuny lata 50. dzieci. Przeżył wiele. Wtedy dopiero się rozumie, co to były spotkania z kapłanem, który przyjeżdżał po wielu latach do danego miejsca. W nas dziś przekręcili patrzenie na wymiar Boży. Nasz polski umysł skupiony jest tylko na wizualnej, zmysłowej części kapłaństwa. To jest takie przerażające. Przeciwnik umie to perfekcyjnie kluć. I tak to się rozwija. Gdybyście wierzyli, to by was była totalna świadomość, że może być to was ostatni posiłek na drogę do nieba. Dowód, że w ogóle nie wierzycie, kto z was woła dokonającego ojca kapłana, żeby przyszedł z Panem Jezusem. To już są rarytasy. Moim ukochanym paniom, pani Agatce, pani Kindze, dziękuję za świadectwa, bo od waszych najbliższych i od was wiem, pani Agatce, to co robiła rok temu w Belgii, walcząc o duchowe umocnienie męża i to co ukochana pani Kinga robiła w ostatnich dniach przed śmiercią swojego dziadka. Ile otoczki, ile modlitwy. Sprawianem twojej wiary w Sanctissimum będzie zbliżający się czas konania twojego najbliższego. Czy zawołasz księdza, czy pojedziesz po niego, żeby przyszedł z Panem Jezusem. Jego
Pan Jezus odwiedził po raz ostatni. Czas mszy świętej upływał nieubłagalnie szybko i musieliśmy wracać do naszych domów, do społeczeństwa, w którym rozmawianie o rzeczach najważniejszych dla nas, chrześcijan, było niebezpieczne. Doczekaliśmy takich samych stanów. Dziś nie wypada mówić, że jest katolikiem, mówić o wierze, atakują cię od razu. Jesteś nietolerancyjny, świat jest świetny, państwo polskie jest świeckie, dzieci. Doszło do czegoś, co się nie da, nasi ojcowie nie byli w stanie wyobrazić przed wieloma laty. Jeśli mnie w ogóle jeszcze nie znali, już moje msze święte z dziećmi, to tu osiągały półtory, czasami w niedzielę, jak rozbudowana, chyba godzina, ale półtory godziny, to już góral do mnie przy taki tutaj od strony Zawojskiej, jegomość, do ciebie na mszę święto, to trzeba z bułeczką przychodzić. Jakby chłopie dziś, no dziś może siedzi i się już nie ruszał, ale jak będzie umierał, to zrozumie, co traci albo co straci. To moje tak zwane powolne nastawienie do mszy świętej, to wynika też z okoliczności, no bo jestem więźniem pustelnym. Gdzieś będę śpieszył? Do telewizora? Czy robotę tu, panie Marku, pokona na pustelni? Nigdy. Dzieci, to robisz tam. To jest tak jak z plewieniem trawy. Tu plewisz, za 3 dni masz za tyłkiem już taką trawkę, dojdziesz, przeplewisz, z tyłu masz znowu na metę i tak już w kółku chodził. I oczywiście cały proces wychowawczy mamy na mszę świętą. Dla mnie nie ma żadnego, moi drodzy, pośpiechu. Ja to nie robię dla was, ja to robię dla Boga. Dla was, jeśli nudzę, żeby wam pomógł, to tak. Czy was tu będzie 1000, czy przyjdzie jedna osoba, będzie msza trwała 4 godziny. Tyle, ile przyjdzie modlitwy, uwielbienia. Nic nie przyspiesza. I co ciekawe, bo jedna osoba, też wam zrobię mszę świętą śpiewaną. Uwielbiam śpiewać. Bóg oddaj. Kompletnie nie ma wpływu na moje odniesienie, warunki zewnętrzne, na odniesienie celebracji mszy świętej. Błogosławieństwo kapłana było siłą, jaką wynosiło się ze mszy świętej. Musiało nam wystarczyć na cały czas, aż do następnej mszy świętej, która nigdy nie była czymś pewnym, bo przy każdym kolejnym spotkaniu dochodziły nas słuchy o kolejnych prześladowaniach. Dzieci, tak niedawno, co tam o prześladowaniu Polaków i przez hitlerowców, co wam tam w szkole mówili? Zawsze, że księża niedobrzy. Dzieci były w diecezji poznańskiej wyznaczone kościoły, w których mogły być msze święte. Jedna w tygodniu. Tak samo było w diecezji krakowskiej. W całej Polsce. Cały szereg ograniczeń dzieci. To nie w każdym kościele była msza święta za Hitlera. Troszkę lżej było w Guberni. Ale w tamtych częściach ziem polskich? A pomyślcie, przez wiele lat nie było mszy świętej w diecezji włocławskiej, w wielu parafiach płockiej. W Elpińskiej, gdzie hitlerowcy wywieźli prawie wszystkich księży do obozów. Średnio w tamtych diecezjach zginęło 70% duchownie. Modliliśmy się za tych, którzy już nie przyszli na kolejną mszę świętą, za tych, którzy cierpieli w więzieniach, zostali skazani na śmierć. Modliliśmy się za tych, którym groziło niebezpieczeństwo i za tych, którzy już złożyli ofiarę życia. Nasze myśli i pragnienia były blisko Boga. Uczyliśmy się męstwa i ceny, jaką trzeba zapłacić za wiarę. Tak się cieszcie, że tą samą drogą was dziś Bóg prowadzi. Że uczy was męstwa i ceny, jaką musicie zapłacić za wiarę.
za przestrzeganie i wyznawanie tego, co czynili nasi ojcowie jeszcze 15 lat temu. Dziś musi być narzędziem kpin, wyśmiania, wyzywania dzieci. Tolerancja i wolność dla wszystkich, tylko nie dla wyznawców Chrystusa, tych, co wierzą i czczą, tych, co upadają na kolana. Z męki naszego Pana Jezusa Chrystusa czerpaliśmy odwagę i siłę do trwania w wierze i oddania i, przepraszam, oddalenia lęku. Dziś znacie już dobrze, msza święta nie jest ofiarą, a ucztą. Kapłanom wręczacie tańca mszy świętej Ojca Pio, co wam mówią, my jesteśmy inaczej wychowani, my tego nie rozumiemy. Ja ich rozumiem. Oni mówią prawdę, rozumiecie?